Skąd ten pomysł, żeby w Polsce sprzedawać Popart? Dużo ludzi myśli, że Popart to jest Andy Warhol, który to zapoczątkował, czy Roy Lichtenstein. Ciężko zdefiniować, tak naprawdę. Dla mnie to jest coś kolorowego, co poprawia tobie nastrój. Na pewno nie wchodzi tu w grę abstrakcja. Analogia może do postaci skreskówek, czy właśnie taki typowy Roy Lichtenstein, czy symbole typu Tomato Zup, który które miał Andy Warhol. Miałem taką sytuację, że przyszedł aspirujący artysta w kasku na głowie i przyniósł okay. mi obraz z Pokémonem jakby to dziecko namalowało. Nic okay. specjalnego, jedynie gabaryty. No i stwierdził, że on chce wstawić ten obraz do galerii i chciałby za niego 100 tysięcy, ponieważ jest to pierwsza jego praca i musi być boom. Widzę, że dużo ludzi próbuje gdzieś tam na tym patencie Aleka też siebie wypromować, ale jest tylko jedna taka osoba, więc naśladowanie kogoś to jest chyba najgorsze w sztuce też. A co jest ciekawe, dużo w takich pracach robi tytuł. Czasami no zupełnie inaczej patrzysz na obraz, jest tak chwytliwy, taki z przymrożeniem oka albo dwuznaczny. Cześć Karolina, bardzo dziękuję, że znalazłaś chwilę. W końcu, bo się już dobrych kilka razy. Dokładnie, w końcu się udało. Ja dziękuję za zaproszenie. Ale y, to się odleczy, to nie uciecze. jest. Tym bardziej jak rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać to wspólna znajoma, która nas połączyła, się odezwała do nas obojga wczoraj. Też jakby zupełnie jakby wiedziała, I że... I jakaś telepatia tak. tutaj chyba nastąpiła. Totalnie. Jeszcze zanim wejdziemy całkowicie w rozmowę, chciałem podziękować serdecznie Cyfrowym.pl, które było tak wspaniałe, że pożyczyło nam ten świetny sprzęt. I mam dla słuchaczy kody rabatowe w cyfrowych. One będą w opisie tych odcinków. Tak więc dziękuję. Cyfrowy. Jest profeska. Jest profeska. <laughs> um, Karolina. Jak ty się y, na wizytówce podpisujesz? Wiesz co, na wizytówce mam art collector, art, art promotor. Zależy, czy to są właśnie stricte wizytówki, czy broszurki. Okej, okay. znaczy e... chodzi mi o takie, wiesz, generalnie jak się definiujesz? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest y, właścicielka galerii sztuki, była modelka. Natomiast przeczytałam kiedyś taką y, książkę, żeby nie definiować siebie przez to, co robisz zawodowo. Bo to nie jesteś ty, tylko jakieś tam twoje jedno z wielu zajęć. Um, więc jak ja bym siebie zdefiniowała, tak opisała, um, to taka osoba pełna skrajności. Okay, w wielkim skrócie. Ciekawe. A czego skrajności? Jakie to są skrajności? Wiesz, co na przykład to, że bardzo lubię adrenalinę. Typu, wiesz, jazda na nartach na pograniczu bezpieczeństwa, a z drugiej strony też potrzebuję czasu, żeby się wyciszyć, pobyć sama z książką, czy też ludzie mają mnie za dusze towarzystwa. Jestem inicjatorką wielu spotkań jakiś w większym gronie, eventów, ale też mnie to wyczerpuje energetycznie i potrzebuje Tydzień pobyć na przykład sama, wiesz, bez telefonu, więc takie różne właśnie skrajności to, to jest taki mój chleb powszedni. Okej. Okay. Jak się zostaje właścicielem Galerii Sztuki, powiedz mi. To się po prostu. Wiesz co? Ta... Jeżeli zostaje. <laughs> Nie, to troszkę trwało. Ta pasja, można powiedzieć, narodziła się z mojej innej pracy, czyli z fotomodelingu. Robiliśmy taką bardzo ciekawą sesję w Miami. I efekty tej sesji zostały sprzedane do galerii w Holandii. Te zdjęcia były drukowane, zalewane żywicą, podrasowane o jakieś kryształy Swarowskiego, taki troszeczkę bling-bling style w Miami. I ja, jak weszłam do tej galerii, stwierdziłam, że po prostu no, czuję się fantastycznie, wiesz, mnóstwo energii, że jest to cudowne. Też miałam prowizję za sprzedaż każdego z tych zdjęć, więc gdzieś tam mi zaświtało, że wiesz, no, modelką mnie jesteś do końca życia, a trzeba mieć jakiś tam plan B. I tak się zaczęło. Od tych prowizji potem znalazłam taką inną galerię w Polsce, od której zaczęłam podnajmować jedną ścianę i sprowadzać sukcesywnie jakieś popartowe rzeczy, właśnie fotografie. No i założyłam galerię kawaii właśnie w międzyczasie. Także no, trwało to trochę, rozkręcanie też trwało kilka lat, i, i dzięki temu jest jak jest teraz. Ile już galeria istnieje? W 2017 założyłam. Trzy lata prowadziłam ją tutaj na krakowskim przedmieściu, właśnie jakby pod szyldem innej galerii, można powiedzieć. A od trzech lat już jesteśmy tacy niezależni. Od trzech lat. Znaczy, sześć lat galeria jest, mhm. ale tak niezależnie, samo stojąca, że tak powiem, to jest. To jest 3-4 lata można powiedzieć. Okej, okay. czyli zaraz przed pandemią też się to... to, to ruszyliśmy z kopyta, co jest śmieszne właśnie podczas pandemii też był taki boom, ponieważ wszystko zaczęło się sprzedawać chyba ze względu na to, że ludzie wiesz w domu więcej czasu spędzali. A oh, wow. I może zaczęli dbać o te swoje cztery ściany wiesz i, i, i rzeczywiście sprzedaż u mnie wzrosła. Okej, okay, no to, to akurat jest super. Co mnie... U... Urzekło właśnie, co prawda, nie byłem fizycznie u Ciebie w galerii, ale widziałem pracę i rodzaj pracy, jakie sprzedajesz. I właśnie to Miami to jest pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy totalnie. Tak. Dlatego, że tam, no Los Angeles też, ale może mniej. A natomiast Miami to jest specyficzne miejsce, bardzo na tych płaszczyznach. Chociaż super, tylko dopóki jesteś na South Beach. Są przecież no. w ogóle specyficzne. Na przykład, znaczy, ja powiem Ci z perspektywy osoby, która w Miami mieszkała, jest świetnie, ale na dłuższą metę człowiek może się łatwo zgubić. Dużo jest pokus, dużo jest takiej troszkę artificial, jak ja to mówię, wiesz, pozerstwa, więc no, trzeba się po prostu umieć odnaleźć. Znaczy, nie, no umówmy się jakby. Ja tutaj to, ja będę tym, który to spłaszczy tutaj totalnie, i generalnie to Miami dla mnie w większości. I to jest super egzotyka. To są właśnie Lamborghini, Ferrari mm -hmm. w jaskrawych kolorach. Tak, i zimny łowiec, oczywiście, żeby było widać, łopieć. kto jedzie. Tak. Okay. <grym> Przeważnie panowie po 60. Tak, tak. A wiadomo, że jeżeli, jeżeli ktoś kto ma 20 lat, czy 20 parę, to po prostu jest w wypożyczalni. Oczywiście, e na godziny są wypożyczane. Tak. I obok siedzi e przeważnie Rosjanka e z wielkimi. E ustami i nie, ustami nie tylko. i nie tylko, dokładnie tak. E najlepiej w bikini, że tak. E to jest w takim mikro. Tak, ta, 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 to nie jest bikini, to już jest yy, tak, sznurki. Tak. To jest, to jest, Mamy definicję Miami tak, piękną, ale reklama. Ale, ale Miami jest w ogóle. Yy, tam wiele artystycznych rzeczy się wydarzyło. Tam mm -hmm. przecież jest. Yy, Art Basel. Art Basel to jest jedna rzecz, tak. Mm -hmm. To jest jedno z największych wydarzeń, tak, bo jest cudowne. tam i w Paryżu, tak? I z Tak, a teraz jest jeszcze w Hongkongu. A, to nie Także to jest, to jest jakaś nowość, właśnie też dzisiaj zobaczyłam informację. No, ale jest, jest mnóstwo fajnych w ogóle miejsc, na przykład, nie wiem, czy y, Hotel? Nie, e, tego nie kojarzę. Oni mają, y, może to jest w miarę świeże, po prostu Ja mieszkałaś... to ostatni raz y, 8 lat temu, y, ja bo byłem... i 10 już, jak ten czas leci. Ja byłem w Miami 4 lata temu, M okay. może 5. Może to w międzyczasie powstało? Może, nie, w każdym razie to jest hotel y, któryś tam y, Brazylijczyka, bodajże. Ale oni bardzo dużo mają sztuki u siebie. Okay. Cały w ogóle hotel jest zrobiony no niesamowicie, bo mm -hmm. są murale y, ogromne, ale nawet nie murale, freski bym to nazwał, okay. y, w środku. A na zewnątrz stoi, jak się nazywa ten artysta, y, ten złoty mamut z, y, Wiesz, o kogo chodzi? To, nie nie mam, orliński. Nie, 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 nie. Złoty. Złoty mamut, wielki po prostu fizycznie, jakby Z... szkielet wielkiego złotego mamuta stoi na zewnątrz. Aha. I to... Ja wiem, wiem, wizualizuję sobie to, wiem o no, co ci chodzi, ale, ale to nie wiem. Ja to znajdę później, bo teraz po prostu <laughs> nie wspomnę. Ale masz na przykład to, tam później na South Beach też jest taki dom, i to był dom któregoś projektanta mody. Wersacze, no. tak? O tym tak. mówisz, który został zabity zresztą przed, przed tym domem. Dokładnie. Przed mhm. Więc jakby tam jest bardzo dużo takich właśnie jakichś połączeń dziwnych, tak, już, tak, już tak. pomijając Franka Sinatra, mhm. i żebyśmy tam w ogóle w to wchodzili. Tak, tak. Jest duża historia, i to się czuje będąc tam na pewno. To, to miasto Tylko że trzeba duszę. tego poszukać trochę, mhm. nie? Bo pierwsza rzecz to jest ta fasada właśnie Lamborghini. Tak, tak, Impreska, wiesz, właśnie jakieś te x czy drinki, to to jest mm -hmm. takie pierwsze, na co się ludzie rzucają, ale rzeczywiście jak się zagłębisz, to, to jest, jest pięknie. No, jest, ja, mi się bardzo podobało, chociaż pewnie tam życia bym, nie chciałbym spędzić, ale mm -hmm. y, odlemiałem farta, że mieszkałem na South Beach, wiesz, więc chodziliśmy tak, na tak, plażę, tak, tak, to razu, pochłonął ci ten klimat stricte Miami, którego jest, wszyscy szukają. Po, tak, to mi się mm -hmm. podobało. Ja na tym byłem powiedzmy na miesiąc czy coś, mm -hmm. więc to zupełnie innego. W każdym razie... Um, Miami, okej, okay, to mi tam mieszkałaś. Mieszkałam trzy lata, tak. Jako modelka. Tak, tam byłam na kontrakcie. Jak to w ogóle wszystko u ciebie się wydarzyło? To mnie bardzo interesuje, mm -hmm. bo y ty y byłaś też miską. Nie. Nie byłaś miską? Nigdy. Nie. To nie ja. A to wymyśliłem to sobie? Bo chciałeś mnie trochę podrasować. Tak, ja byłem Nie, przekonany. nie, powiem ci, że mnie jakoś nigdy nie interesowały takie kontenty mm, beauty także nie, nawet nigdy nie próbowałam, natomiast jeśli chodzi o jakieś tytuły, to trenowałam fitness akrobatyczny i tutaj zdobyłam wicemistrzostwo Polski i tam jest jedna taka kategoria, że rzeczywiście wychodzisz w stroju kąpielowym, jest oceniana definicja mięśnia, potem jest układ akrobatyczny, który też jest oceniany, także to jest jedyne z takich kontentów, gdzie, gdzie poddawałam się ocenie. Ale wow, to, to, to w ogóle brzmi hardkorowo. No, to, to było hardkorowe i, i teraz spijam śmietankę w cudzysłowie, bo te konfuzje, które kiedyś się m, niestety przydarzyły, dzisiaj się odzywają. Okej, okay. kurde. Tak. To w ogóle nawet nie wiedziałem, że jest taki konkurs. Taka dyscyplina, taka, tak. Dny, to jest to fitness akrobatyczny, no? tak. Jest, jest fitness sylwetkowy, gdzie ogranicza się do oceniania właśnie stricte tak, no? sylwetki i taki bodybuilding powiedzmy. No i fitness akrobatyczny, gdzie oprócz obca oceny sylwetki jest właśnie układ choreograficzno-taneczno-akrobatyczny. Wow. Tak. I, a, znaczy, ja wiedziałam, że takie coś jest, tylko nie, nie wiedziałem, że jest. Um, do tego się ocenia jeszcze definicję mięsia tak, i tak tutaj. Tak, tak, to, to idzie w parze. Wow. Ok. Um, I później byłaś modelką po tym? I później byłam modelką, tak. Wiesz, ta praca... Jesteś modelką? No dalej coś tam się zdarza już taką prawie emerytowaną, ale rzeczywiście zdarzają się jakieś fajne zlecenia, yy, które przyjmuję oczywiście. No z tego co w ogóle się orientuję, bo rozmawiałem tutaj z kimś z hotelu, to ty chyba na jakimś pokazie w ogóle tutaj w hotelu. A szła. to się zgadza, tak, tak. Jakiś czas temu yy, był tu pokaz taki, ala Vittoria Secret i, i miałam okazję w nim też uczestniczyć. No super. Ehm, dobra, wróćmy do tej galerii, bo to mnie wszystko <laughs> najbardziej interesuje. Skąd ten pomysł, żeby w Polsce sprzedawać? Hmm. Pytanie właśnie czy to, to w ogóle mhm. jest popart? Czy, czy to dzisiaj... jest popart? A tak, co... wiesz, czy dzisiaj jest popart, mm -hmm. yy, tak wygląda. Czy, czy, wiesz co, czy... tak, dużo ludzi myśli, że popart to jest Andy Warhol, który to zapoczątkował, czy Roy Lichtenstein. Natomiast yy, dzisiaj to tak naprawdę popart można ciężko zdefiniować tak naprawdę. Dla mnie to jest coś, coś kolorowego, co poprawia tobie nastrój. Na pewno nie wchodzi tu w grę abstrakcja, to muszą być jakieś... Analogia może do postaci skreskówek, czy właśnie taki typowy Roy Lichtenstein, czy te symbole typu Tom, które, które miał Andy Warhol. Ciężko tak naprawdę. Przyjdziesz do mnie do galerii, zobaczysz, że tam jest taki, że tak powiem, misz masz, ale wszystko jest jakby w jednym stylu: właśnie takim, że patrzysz na to i mówisz tak, to, to jest popart. Więc ja też tak jakby. Selekcjonuje tych artystów tę pracę, żeby to było skojarzenie niedefiniowalne, ale że po prostu to czujesz, jak na to patrzysz. Pracujesz bezpośrednio wtedy z artystami, którzy tworzą, dużo jest takich polskich artystów, czy, czy opierasz się tylko <grym> na artystach jakby całkowicie z zagranicy? To zaczęło się od artystów z zagranicy, bo tamten popart jest też bardziej popularny i południe, Francji, Holandia, Niemcy, tam jest mnóstwo takich galerii. My jesteśmy w Polsce jedyną popartową galerią i w momencie, kiedy zaczęło to, że tak powiem, hulać, zauważyłam, że polscy artyści też się zabrali za malowanie popartu. Niektórym to wychodzi bardzo dobrze i, i też z takimi współpracuję. Okej, okay. nawet no, nie wiedziałem, że, że. Bo znowu mi się to właśnie kojarzy bardzo mocno z, z Majem. Moją... Jak, jak mówiłem też wcześniej, miałem okazję poznać Aleka tak. e... Monopolii, bo on właśnie z Tonem, z którym ja mhm. pracowałem, też robił kolaborację jakoś tam i tam malował na zdjęciach Tonego. Mm -hmm. I to wszystko mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tym Miami. Bo, tak, tam jest na każdym kroku tak naprawdę też masz te, te galerie popartowe, czy nawet samo Art Basel, jak jest to, to rzeczywiście mnóstwo tych prac w tym klimacie jest pokazywane. Tam jest specyficzny rodzaj też sztuki. Tak. A pamiętasz jak, czekaj, to było kilka lat temu, jak wystawił ten artysta Banana? To było właśnie w Miami, Tak, nie? to było w Miami, tak, tak. To były Tam przyklejonego... jakaś kolosal, kolosalna suma chyba za to. Daśmą klejącą do, <grym do, <grym> do ściany. Ale to jest w ogóle chyba ten um, człowiek odpowiedzialny za toilet paper, chyba. A to nawet nie wiem. kojarzysz czy... taki magazyn? <grym> tak, 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 tak. Wydaje mi się, że to, bo to jest. Nie wiem czy oni są paru, ale to jest facet i babka, Aha. Włosi. Mhm. I y, oni prowadzą toilet paper, robią bardzo dużo rzeczy e, komercyjnych. Oni w ogóle świetnie robili reklamy dla. Fendi, Fendi? powiedzieć. Mm -hmm. e, nie, przepraszam, Kenzo. Okay. Dla Kenzo robili mm -hmm. świetne reklamy. E, jakieś pocięte palce, jakieś takie w ogóle. No, takie nie, nie, psychodela troszeczkę. Ta, to ta, ale, ale ale tak, totalnie. Ale w wydaniu takim bardzo kolorowym, mm -hmm. właśnie. Y, I to jest ten sam facet, wydaje mi się, który teraz jakoś rok temu mm -hmm. y, sprzedał niewidoczną rzeźbę. A to tak, to, to w ogóle jest dla mnie już jakiś absurd troszeczkę, to już krok za daleko. Natomiast no, wiesz, jakby w sztuce, w tych całych dziełach sztuki ważna jest też historia za tym opowiedziana i to często podwyższa wartość całej pracy. No właśnie. Jak to w ogóle w Polsce jest odbierane? Mhm, popart. Popart i w ogóle sztuka, z punktu widzenia. Wiesz, to teraz widzę, że ludzie się bardzo przekonali i, i naprawdę przychodzą, podziwiają, jest wow. Te pierwsze prace, które ściągałam, jeszcze podnajmując ścianę w Innej galerii, która była bardziej klasyczna, bo to była galeria kolekcji feedback, więc mhm. wiesz, fangory, typowe klasyki. I Ja ściągnęłam taką myszkę MIG, która pokazuje FAQ. Mhm. E, więc jak zaczęłam minę tego właściciela galerii i, i całej reszty, co to w ogóle ma być, to jest niby sztuka, oni się przeżegnali i widziałam, że to już troszeczkę tak koliduje. Jednak ta klasyczna sztuka z tym moim popartem nie idzie w parze, nie było tam dużego zainteresowania takimi pracami. Więc bardzo mocno też położyłam nacisk na promocję w internecie. To zainteresowanie wzrastało sukcesywnie i uważam, że teraz jest super, ludzie to rozumieją, są w stanie rozgraniczyć, że ta praca jest super, ta jest może troszkę tandetna, bo to jest cienka granica akurat w mm -hmm. poparciu. Mm -hmm. Także w tej chwili uważam, że jakby no kawał przyczyniło się do tego, że jest to bardzo fajnie odbierane. Ale masz. Y bo zastanawiam się właśnie, jak, jak ludzie to odbierają, wiesz, którzy przychodzą do galerii, czy w ogóle którzy kupują. Znaczy, dokładnie, mm -hmm. że ci, którzy kupują, to jakiś tam research sobie zrobią też wcześniej, mm -hmm. że to nie jest w przypadku, to nie są bułki, zdarza że ktoś się. zajdzie do galerii wiesz, mówi... co zdarza się, że ktoś z przypadku przyciągnął go kolorowe rzeczy, jakieś ultrafioletowe światło i mówi, wow, muszę to mieć, więc zdarzają się, aczkolwiek no większość to jest taka, która gdzieś tam ten research zrobi, zapozna się z cenami, bo to też zazwyczaj nie są tanie rzeczy, także, także no ktoś musi wiedzieć jakby po co przychodzi. Mm -hmm. Nie spotkałem się, żeby w ogóle na przykład było zainteresowanie, żeby wśród moich znajomych, czy, mm -hmm. czy bo, 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 nikt nie słyszałem, żeby w Polsce jakoś na przykład wiedział w ogóle kto to jest Alek Monopoli, albo że to jest takie troszeczkę yy, mało popularne. Mm -hmm. Może gdzieś tam. Yy, Wiesz, co, to chyba zależy też od środowiska, w jakim się obracasz. No, w, moi znajomi akurat wiedzą i. Mm -hmm. I kojarzą jego pracę, i też Aleka jest dużo podrób na rynku. Umówmy się, bo wielu tych aspirujących artystów próbuje być jak Alek, więc, więc no, dla mnie to jest oczywiste. Jak można nie wiedzieć, kim jest Alek? Ale no pewnie jakieś grono, które nie jest zaznajomione w ogóle ze sztuką, to to nie ma pojęcia. No, mm -hmm. może i być tak. Tak, ale to jest w ogóle ciekawe, bo yy, mi się wydaje, że w Polsce jest bardzo dużo Potencjału podobnych historii, jak Alek czy, czy w ogóle taki popart, bo, bo on zaczął od street artu mm -hmm, przecież. Tak. I to jest mm -hmm. główny element i, i ten motyw. Już inna sprawa, że PR-owo to jest świetnie zbudowane tak, się. no I tam jest naprawdę chyba grono ludzi za tym stojące, bo to aż niemożliwe, że taki sukces mm -mm. Nie? Mm -mm. jest on i jego brat. okej okay. I, I Alek robi swoje, a, a jego brat yy, zajmuje się bardziej sprzedażą okay, i, a, i mm -hmm. kolaboracje jakieś takie rzeczy, nie? To jest dobra kombinacja, od razu mi się skojarzyło, że tak ci tutaj wejdę w słowo, Edyta Grzyb, nie wiem czy kojarzysz, polską artystkę. ona kojarzę, robi może, takie kojarzę... twarze, na przykład lejące się okular kolorowy. Bardzo znane prace. A, to wiem, wiem Wiesz. dokładnie. Wiem dokładnie tak, I wiem, ona wiem. też tak działa. Na zasadzie, właśnie jej siostra jest od tych spraw finansowych, technicznych, ale tutaj jest artystką i rzeczywiście sukces jest fantastyczny. Ona jest znana na całym świecie w tej chwili. I to jest pierwsza polska artystka, z którą pracowałam, właśnie zakładając O, kemai. Super, super, bo w ogóle akurat moi znajomi niedawno mówili mi, którzy otworzyli klinikę stomatologiczną i właśnie. Mhm. Gdzieś tam troszeczkę się też inspirują bardziej odważnymi jakimiś ruchami. To właśnie mówili, że chcieli kupić jakiś jej obraz, mm -hmm. ale stwierdzili, że tam 4000, kurde, tak. A, I y, 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 to byłby błąd absolutny. Tak, bo teraz by sprzedali za pięć <grym> razy 40, tyle. <grym> tak, tak, tak. Dokładnie. Y, 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 ale tak właśnie niedawno jeszcze rozmawiałem o niej no, o, o, jej, o jej pracach. A żeby było śmiesznie, ja mam w niedzielę z nią spotkanie, bo akurat jest na weekend w Warszawie, więc to wszystko zależy. Jak to jakaś telepatia naprawdę tych wszystko, osób o których rozmawiamy. Wracając jeszcze do Aleka, to tam wiesz jeszcze jest, jest ten motyw um... Zasłania na twarzy. Tak. Jako. Ale to. to Czy zaraz ja, coś ciekawego powiem, jak skończysz? Ja to, ja to widzę po prostu, że to wychodzi z tego street artu. Mm -hmm. No bo mm, tacy wiesz, że graficiarze, oni nie mogą. Troszeczkę na nielegalu to robią, na tak. Nielegalu tak dalej. Tylko, że on to obrócił już po prostu w. Jakiś swój symbol. Dokładnie. Mm -hmm. Więc na każdym zdjęciu zawsze ma zasłanianą tu twarz albo bandaną, albo ręką, albo tak, czymś. Tak. Ale powiem ci, koleżanka mi kiedyś mówiła, że leciała chyba do Los Angeles skądś, i Alek siedział gdzieś tam niedaleko nich, bo on był z facetem swojej Michała. I miał zasłoniętą twarz przez cały lot. I to nie były czasy pandemii. Więc to nie jest tak, że on zakłada to tylko do zdjęcia. Być może gdzieś tam ten swój wizerunek chroni też w niektórych sytuacjach codziennych. Okej, okay. to no? ciekawe. Nie, nie spodziewałbym się. Tak, tak, tak. Właśnie bo, jak taka ja, jak mówię, widziałem go kilka razy, bo i na południu Francji, mm -hmm. i, i w Miami, ym, to za każdym razem był raczej bez. Tak. Chociaż jak ktoś tam jakieś selfie, coś ten. To już co, zakrywa. Zawsze... Ale wiesz, to to chyba już ta, to zakrywanie, już odkąd ma Instagram, to już chyba pokazuje swój wizerunek. Tak, tak. Mi, się, tak mi się kojarzy, bo widziałam nawet jakieś nagrania z Paris Fashion Week, który ostatnio się hmm. odbywał, i on tam był jako DJ chyba też, tak? Nie wiem tego. Był akurat. tam jakimś gościem, który widziałem, że był za konsoletą, chyba że to był jakiś spontan imprezowy i tam już pokazywał twarz, także może troszeczkę odszedł tutaj od tego. No, swoim... ale to, to, to też jest bardzo fajne. W ogóle dzieją się takie fajne. A propos teraz mody. Mhm. Wspomniałaś o tym, to um, dzieją się takie bardzo fajne crossovery, mam wrażenie. Tak. E, to, co zrobił i to też było kilka lat temu, właśnie z Alekiem, e, tak hoier bodajże. Mm -hmm. Wypuścili przecież limitowany jakiś zegarek, który miał tarczę tak. e, z Aleka, jakoś mm -hmm. tam pracą w ogóle. Mm -hmm. Genialne. E, natomiast e, ja robił takie crossovery, gdzie masz Adidasa. Na przykład z Gucci. Tak, 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 e, takie, tak. tak, tak. Marki, marki się ta ulica, łączą, tak, w jakieś fuzje. To, tak, wchodzi w, w te wyższe loty i w drugą stronę. Tak, tak, tak. Ja mam wrażenie, w Polsce na przykład, nie wiem jak jest ze sprzedażą e, printów fotograficznych, właśnie, mhm. e, ale mam taki odbiór, że przez to, że e, na przykład moje prace są bardzo kolorowe, takie, nazwijmy to, popartowe, mhm. i ludziom to przypomina reklamę. Tak okay. wizualnie. Okay. I często nie zagłębiają się w ogóle w to, że tam jest dużo więcej do powiedzenia tam jest jakiś niż, przekaz, e, tak. niż ten kolor po prostu że to jest ładne. Mm -hmm. e, e, I tych, e, którzy rzeczywiście poświęcą temu czas jest trochę mniej. Ale nie wiem, czy to jest kwestia Polski czy generalnie. To chyba to nie jest tak, że to, to jest Polska. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo indywidualna. I każda sztuka po prostu trafi na swoich odbiorców. Nie każdy właśnie potrafi wychwycić to, co autor miał na myśli. Nie każdy yy, chce się zagłębić. Ludzie patrzą powierzchownie. Ale coś chciałaś mu powiedzieć yy, a propos... Tak, tak. Właśnie miałam taką sytuację, że przyszedł aspirujący artysta w yy, kasku na głowie i przyniósł okay. mi obraz yy, z Pokémonem, który, no umówmy się, był taką jak, jakby to dziecko namalowało. Nic okay. specjalnego, jedynie gabaryty. No i stwierdził, że on chce wstawić ten obraz do galerii i chciałby za niego 100 tysięcy, ponieważ jest to pierwsza jego praca i musi być bum. Praca w ogóle nieciekawa. Nie będę tutaj mówić, kto to, mhm. kto to był, natomiast yy, widzę, że dużo ludzi próbuje gdzieś tam na tym patencie Aleka yy, też siebie wypromować, ale. To jest, to jest tylko jedna taka osoba, więc jakby no, naśladowanie kogoś to jest chyba najgorsze w sztuce też. To jest w ogóle ciekawy bardzo temat. Mm -hmm. Ja mam tutaj bardzo silną opinię, jeżeli chodzi o to, dlatego, że um, kto to powiedział, że um, prawdziwi artyści kradną, czy tylko prawdziwi artyści Aha, kradną? I... Ja się absolutnie z tym zgadzam. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. nie jesteś artystą, jeżeli kopiujesz. Okej. Okay. Bo um, ukraść koncepcję, pomysł. To się nazywa bardzo ładnie politycznie e, inspiracją. Okej, okay, no właśnie chciałam do tego nawiązać. <grym> e, no bo to, to już jest semantyka mi się wydaje tak, często. Tak. E, to po prostu, ja, ja mam takie zdjęcie, które zrobiłem, no nie widziałem tego wcześniej, mam zdjęcie że z pudełka Tiffany jest takiego jak na Chińszczyznę, mm -hmm, na Takeaway, mm -hmm. tylko jest Tiffany, wychodzi, wychodzą łańcuchy złote i pałeczki są. Nie widziałam tego zdjęcia, ale domyśliłam się, bo było to jakoś dla mnie spójne, więc... No mm -hmm. tak, i teraz um, odkąd ja to zdjęcie zrobiłem już, nie wiem, z 4 lata temu, czyli z 5 lat temu, um, to widziałem takich zdjęć no, z trwa. tym motywem, mm -hmm cztery na pewno, takie, które gdzieś nawet pamiętam okay. zapadły, ostatnio mm -hmm. nawet jakaś marka biżuterii e, coś takiego zrobiła. Ehm. Przy czym nie da się opatentować pomysłu, mhm. więc jakby ja nawet nie próbuję nie, tam. Tak, no, e, z góry e, jesteś stracony, że tak powiem, skazany tak. na porażkę. Ale e, dla mnie to jest komplement absolutny. Też mi się tak wydaje. Ja bo zawsze mówię, że naśladownictwo jest największą formą uznania. I, I chyba nie ma co z tym walczyć, bo, bo jeżeli cię kopiują, to znaczy, że robisz coś fajnego i, i tak. coś, co. I, i, i ale nam to jest super, tak. To jest, to tak. jest naprawdę, tak. naprawdę super. A widziałem kilka też w Polsce, też ktoś zrobił coś takiego, mhm. ale y, mi to w ogóle nie przeszkadza. Wiesz, i na... Czasami inspiracja, nie wiem, styl, tak jak jest Tony Kelly, znany, świetny fotograf. Widzę, że dużo ludzi gdzieś tam się inspiruje, ale do, do momentu jak wkładasz w to też jakiś swój pomysł, nie jest to takie, wiesz, zero-jedynkowe, to inspiracje myślę, że są okej, okay, wiesz, to, to jest cienka granica tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. I teraz yy, też mam wrażenie, że... Mo... Młode pokolenie. Myślałem, to, to chciałem, to powiedzieć. Wychodzę, jak staruchy tutaj wychodzę, tak, brzmimy Tak, jak teraz. stary dziad już całkowicie. Na każdym odcinku już ostatnio wychodzę jak stary dziad po prostu. To, to jakoś samo no, przychodzi, wiesz, te stwierdzenia, gości że się na tym łapie. Gościu się z śmieją, że jestem boomerem po prostu. Ale um, mam wrażenie, że to jest taka też cecha młodości i chyba też tak miałem, że na początku, wiesz, widzisz kogoś, kto osiągnął sukces, mhm. ale nie widzimy tego wszystkiego, co było za tym. Tak, jaka ciężka praca, ile wyrzeczeń, tak, albo jak do tego to, się dochodziło. Ile to trwało. Mhm. I prawda jest taka sama też z takim Alekiem, czy z każdym innym. Jakby to, co zrobił Warhol, mhm. to jest w ogóle też niesamowite. I wiesz, my wszyscy widzimy, czy pamiętamy, kojarzymy Puszkę Campbella. Tak. Y, czy tam y, banany właśnie. Tak, to czy, czy, tak. tak, tak. To jest... y, a przed tym on robił mnóstwo innych rzeczy. On mm -hmm. miał przecież fabrykę mm -hmm. tych printów. Tam, y, to była dosłownie. Tak, fabryka. on też robił dużo chyba fotografii. Te, y, y, robił też fotografię. Tak. Tam, jakby ogólnie jakby się zagłębić, to, 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 to jest mnóstwo mnóstwo pracy. To Innej, jest w ogóle tak. Czech bodajże. Y... Y... I się nazywał Warchola. Y... Okej, okay, tak, tak, tak. I w Sanocku chyba, tak? W Sanoku są jakieś jeszcze jego. Nie, tego nie Muzeum wiem. jego pracy, jego i Beksińskiego, tak mi się coś kojarzy, tak? tak, tak. No to nie wiedziałem nawet, mm -hmm. ale wiesz, że się Warhola i jakiś magazyn w Nowym Jorku źle przeliterował po prostu jego nazwisko. Okej, okay, i tak... tak Uciął A. Okej. Okay. I zostało Warhol. No i bardzo to, chwytliwe. No właśnie, no bo to potrafią wymówić łatwo. Tak, dalej. tak szczególnie w Stanach, także... E, więc tak zostało. A nie mm. wiem, czy wiesz, David LaChapelle, no kojarzysz? No, wiadomo. No to, to też był taki podopieczny, powiedzmy właśnie Warhola. O proszę, a to jest też taki przykład, jak ciekawie oddziałują na siebie takie artystyczne dusze. Myślę, że każdy może czerpać z drugiej osoby i potem wychodzą właśnie takie mm -hmm. świetne, fantastyczne zdjęcia, czy, fo czy fotografie, czy czy obrazy. No, to, to, to też fajnie, akurat to, to jest super przykład tego, właśnie, jak bardzo jedno drugie może inspirować, mm -hmm. wiesz, jak widuje się tak. jedno w drugie, ale wychodzi z tego zupełnie coś tak. nowego, i to jest fajne. Mam takie pytanie komple kompletnie techniczne, nazwijmy to techniczne. Jestem młodym artystą, który narmalował Pokémona. <laughs> Już mam uraz. To w cudzysłowie. No, tak. Jak ja mam to zrobić, żeby w ogóle to sprzedać. E, wiesz co są dzisiaj to są tak naprawdę różne drogi. Kiedyś by się, się powiedziało, idź do galerii i pokaż, galeria Cię będzie reprezentować, bo, bo tak można dojść do klienta. Dzisiaj mamy Instagram, Facebook, te wszystkie kanały internetowe, gdzie można się promować. Yy, I często właśnie przez taki Instagram wiem, że artyści też bezpośrednio klientów znajdują i, i sprzedają. Natomiast wydaje mi się, że ta współpraca z galerią niekoniecznie na wyłączność to jest jednak taki prestiż i, i dla artysty jakaś tam nobilitacja. A więc w pierwszej kolejności zasugerowałabym pokazanie się jednej, drugiej, trzeciej galerii i... Ale co to, to znaczy? Mam, nie wiem, 20 lat i, uh -huh. i maluję i sobie się podobają te moje rzeczy i co, mam zadzwonić do Karoliny? No czy... yy, ja zawsze odsyłam w takim wtedy do kontaktu mailowego, czyli stworzenie portfolio, yy, jakaś swoja autobiografia, yy, jeżeli ma się jakieś drobne wystawy, powiedzmy już na koncie, to oczywiście wypisanie wszystkiego, no i tyle, ale suma summarum to po prostu te prace muszą być ciekawe i, i danej osobie, czy danej galerii się spodobać, żeby chciały to popchnąć dalej. Ale od właśnie takiego zbudowania portfolio yy, zaczęła. Na ile tu jest personalne, jakby wiesz, kuratora, czy, czy jest takie słowo po polsku galerysta? Galerist jest po angielsku? Galerist, ja tak, ja sobie tak, 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 ja się śmieję, yy, nazywam się galerianką, akurat. Ktoś to może mało. <średnio> <średnio> Jednoznaczne. <Galerika. średnio> tak, tak. Mhm. Na ile tutaj jest Twojego gustu? Mhm. Na ile tu jest Twojego zmysłu biznesowego mhm. w tych decyzjach? To znaczy ja mogę ci powiedzieć jak to wygląda u mnie mm -hmm. y, z mojej prywatnej y, z mojej perspektywy. Y, ja przyjmuję po prostu to co mi się podoba, to co y, widzę, że ma szansę na sprzedaż, bo też niejednokrotnie y, pokazywano mi prace, które rzeczywiście były ciekawe, podobały mi się, ja się w to zagłębiałam, ale nie widziałam tutaj też jakby potencjału sprzedaży, a suma sumarum no galeria musi na siebie y, zarabiać, więc, więc niestety tych prac nie przyjmowałam. Natomiast wiesz, no, to jest moja perspektywa. Wydaje mi się, że muzea czy, czy wiesz, jakieś inne bardziej takie standardowe galerie typu DESA mogą kierować się wiesz, innymi tutaj zmysłami. Może na co jest zapotrzebowanie, jakaś tam rotacja stylu. Także no, ja patrzę jakby swoim gustem. Mhm. Mam takie wrażenie, że na przykład w fotografii, um, szczególnie takiej galeryjnej, nazwijmy to. Czyli też trochę inne, niż to, co ja robię, takie, mhm. mówię o takiej fotografii bardziej, no często dokumentalnej, ale mhm. nie tylko, czy, czy powiedzmy konceptualnej bardzo mocno. Jest to niesamowicie trudne, bo mam wrażenie, że tak naprawdę zanim pójdziesz do jakiejś galerii, która żeby w ogóle była czymkolwiek zainteresowana, mhm. to oczywiście no, prace muszą być dobre, ale musi być jakieś ze środowiska potwierdzenie twojej w ogóle, Ważności. Mm -hmm. Taki fotograf Eamon Doyle z Irlandii, który Martina Para kojarzysz, takiego mm -mm. fotografa. Nie. On jest takim guru, właśnie fotografii artystycznej, powiedzmy, szczególnie fotoksiążek, mm -hmm. angielski fotograf. Bardzo by się spodobała jego praca, zresztą, mm -hmm. bo to on robi dokumentalne, ale też jest bardzo dużo tam koloru. Okej. Okay. ci później są a też słuchaczom polecam, jeżeli ktoś nie, nie mm -hmm. widział Martina Para. Eamon wydał książkę. Martin już jest od dawna bardzo szanowanym fotografem i Martin y, dostał tę książkę w swoje ręce, wrzucił twita, mhm. że to jest super książka. I ta książka się wyprzedała no proszę. w tydzień. Mhm. I w tym momencie Amon zaczął y, mhm. swoją karierę Świata artystycznego tak. i w Paryżu już się pokazywał później, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacja jedna na milion. To prawda, ale rzeczywiście są takie zwroty akcji w karierze niektórych osób, że dobra rekomendacja od odpowiedniej osoby, która jest szanowana, poważana, znana, potrafi zrobić tak, że ta kariera wystrzeli, mhm. więc, więc to naprawdę. Pewno... myślisz, że warto jest wysyłać portfolio czy swoje prace wszędzie, gdzie się da? Myślę, że nie, że lepiej, lepiej zrobić sobie taką selekcję tych miejsc, powiedzmy względnie prestiżowych, takich, na których nam najbardziej zależy. Jeżeli tam się nie uda, okej, okay, możemy spróbować coś innego, ale mhm. lepiej sobie taki research zrobić i po prostu wiedzieć, jeżeli się uda, jeżeli będzie zainteresowana galeria, to ta, którą najbardziej się pożąda, a nie jakaś przypadkowa, która może nam zablokować na przykład dostęp do innych po podpisaniu kontraktu, więc. A to tak działa, że, że w wyłączności galerii sobie właśnie... Wiele galerii tego wymaga. Ja jeżeli podpisuję kontrakt z artystą, to wymagam wyłączności, jeśli chodzi o galerię. Natomiast nie zabraniam takiego sprze sprzedaży Bezbryżeni. bezpośredniej. tak, tak. Okay. Ponieważ też nie chcę ograniczać artysty. Natomiast mamy umowę na prace, które są w galerii. Wiadomo, to, to może być sprzedawane tylko przez... Przez nas. Także w ten sposób działanie. Cały czas po prostu wiesz, próbuję zrozumieć ten mechanizm też, bo to jest dla mnie troszeczkę, no może nie tyle, że nowe, bo gdzieś tam już miałem dużo styczności. Właśnie zresztą yy, przez Tonego, który też tam w galeriach sprzedawał yy, swoje prace. Ale zastanawiam się właśnie, jak, jak najwięcej możemy tutaj dać wartości jakby zrozumienia tego całego procesu artystom, którzy są młodzi, którzy właśnie chcieliby w to wejść. Bo ja też nie wiem, jak działa malarstwo jako takie, mhm. czyli taka właśnie desa, bardziej klasyczna nazwijmy to. Chociaż akurat mi się wydaje, że desa i tak fajne rzeczy pokazuje. To że... prawda, oni bardzo różnorodne i, mhm. i, i nawet taka jest, no oni z nimi pokazują... Takie kubistyczne praca mojej koleżanki, która tak naprawdę z pięć lat temu jeszcze nie malowała. Natomiast jak wystrzeliła Kasia Chmiel, nie wiem czy kojarzysz jej pracę. Nie, ale e... nazwisko mi też kojarzy. No. Myślę, że jakbyś zobaczył to, to, to skojarzy, bo są mm -hmm. bardzo charakterystyczne i w tej chwili sprzedają się fantastycznie. Robią nawet i solo wystawy. Także wow. to nie jest tak, że trzeba mieć też ten warsztat artystyczny od zawsze, ale no, są przypadki talentu, który nagle się odkrywa i rzeczywiście konsekwencją Yy, można coś zbudować, swoje nazwisko, swoją markę. Mm -hmm. Popierdolił się świat, mi się wydaje. <laughs> <troszeczkę>. <laughs> taka puenta. <laughs> taka, taka puenta. Um, nie, ale tak poważnie sobie po prostu pomyślałem, bo kiedyś to było bardzo mechanizmy były bardzo ustalone mm -hmm. i wiadomo było, jak to można zrobić. A dzisiaj jest właśnie tak, że masz takiego Aleka, który maluje sobie po murach, tak. a później robi za 5 milionów dolarów kolaborację z tak chojerem. To prawda, ehm, tak. Wiesz, albo masz e, artystę, weźmy Żytniaka, nie wiem mm -hmm. Michał Żytniak, mm -hmm. On jest w ogóle raperem, malarzem. Okej. Okay. Yy, I sprzedaje swoje prace bezpośrednio. Tylko one są, też ci pokażę, bardzo, bardzo fajne, z pomysłem. Nie Ale jest jaki, to jaki popo styl? Mm. Ciężko nazwać. Nie, mam nadzieję, że nie będzie tego słuchał po prostu. Ja też mam nadzieję, też mam. że parę osób nie będzie słuchało. <grym> nagrany też też mam nic w nim podcast nagrany. I się znamy i bardzo lubię jego pracę. Natomiast jego styl. Jak, jakiego słowa użyć, żeby to nie było, wiesz, żeby to było politycznie poprawnie. Że on się raczej nie obrazi, ale. Pojechany? Być to pojechany, ale to jest bardzo takie. Mm, kubistyczne to nie jest to jest takie bardzo nawet niechlujne bym powiedział mhm. ale um, uproszczone o okay. bo to są przeważnie sceny ale typu Teraz nie pamiętam, ale na przykład masz na. na ale bardzo uproszczone to jest. I masz na przykład kreski na blacie, jakieś postacie z krzywymi twarzami dookoła. Okay, i okay, tytuł w tytuł do, do tego jest na przykład węgorze na stole czy Ale co jest takiego. ciekawe, dużo w um, takich pracach robi tytuł. Czasami no zupełnie inaczej patrzysz na obraz. Jest tak chwytliwy, taki z przymrożeniem oka albo dwuznaczny. Totalnie, totalnie. totalnie właśnie, tak. właśnie u, u, u Michała. To robi robotę absolutną, bo yy, na przykład yy, zatrzymanie, ja teraz nie pamiętam dokładnie, czy nie, a nie chcę, nie chcę wymyślać dokładnie, ale w stylu yy, zatrzymanie yy, podejrzanego numer 5. Mhm. I masz tak, wiesz tak. w kominiarkach jakiś w ogóle tak, tak, nie wiadomo tak. o co chodzi. Nie? I jak patrzysz na no. ten obraz razem z tym tytułem, to dopiero no. jest ta ta pełnia, Dokładnie właśnie, tak. która, która robi wrażenie. Dokładnie tak. A, a swoją drogą, to jak to działa właśnie w pracach, które prezentujesz? masz często są tytułowane w ogóle? Często są tytułowane, tak. Wydaje mi się, że w poparcie większość prac ma swoje tytuły. Natomiast pamiętam jeszcze, jak byliśmy w tej galerii Fiba, gdzie tam były prace, czy Fangora, no takie naprawdę klasyki, <laughs> Dąbkowski i tak dalej. Dużo prac, praktycznie większość. Po prostu było napisane bez tytułu. I sam autor, wymiary i tak dalej. Także nie wiem, może ta tendencja się zmieniła i teraz ten tytuł okazał się chwytliwy, dlatego też artyści kładą na to nacisk. Znaczy ja wychodzę z założenia, że brak tytułu też jest e, jak, e, jakąś decyzją. Artysty. Może, że to, że to sobie... I to też coś może, wnosi tak. do tego... Tak, tak że sobie widz już... oglądający sam może dopowiedzieć, tak, co to dla niego Najbardziej to znaczy. mnie irytują, jak jest piękny zachód słońca i ktoś tytułuje zachód słońca. No nie, nie, oczywiste jest, rzeczy są najgorsze. To jest po to prostu to <laughs> totalne. Tak, to prawda. Ehm, Karolina, bardzo miło mi się rozmawiało z tobą. Ehm, Również. A ja myślę, że my się jeszcze zobaczymy na pewno. Myślę, że tak ale dużo tematów yy, zostało yy, nieporuszonych, nieporuszonych a, jest, tak. a jest ich rzeka. Zostawmy to sobie po prostu na dodatkową rozmowę. No i to dziękuję Ci najmocniej. Dziękuję. Ja Cieszę się, że się nam w końcu udało w końcu. po kilku miesiącach prób. Tak, ale, ale super. Bardzo, bardzo się kibicuję w ogóle bardzo yy, kawaii. Dziękuję. A, jeszcze zanim skończymy, powiedz mi, co to jest kawaii i dlaczego kawaii? Yy, kawaii to jest w takim slangu japońskim słowo, które znaczy albo coś bardzo ładnego, słodkiego, albo coś okropnego. I, i dla mnie sztuka właśnie taka jest, że jedna osoba zachwyci się danym dziełem, a, a druga powie, kurczę, no nic w tym nie widzę, wręcz jest brzydkie. A plus chciałam, żeby nazwa nawiązywała do moich inicjałów Karolina Woźniak, oh, wow. czyli takie dwa okay. w jednym powiedzmy. Ale wiesz co, to, jest, to jest esencja definicji dobrej sztuki, moim zdaniem, to słowo w takim razie, mm -hmm. bo nawet nie wiedziałem. Wczoraj o tym rozmawiałem, tutaj był event i rozmawiałem z ludźmi, że najgorsze co można powiedzieć o sztuce... To jest, o, fajne. Tak, albo, to, o, ładne. To, to jest takie totalnie bez emocji. Dla mnie emocja, jeżeli jest od razu obrzydzenie, to zachwyt, właśnie, w drugą albo stronę. Zachwyt, tak. właśnie, yy, piękno, cokolwiek, jakiekolwiek poruszenie w tobie, to znaczy, że ta sztuka zrobiła robotę. Tak, a emocja, jak jest skrajna, to jest taka, że ją zapamiętasz na długo. Dokładnie, i to kawaii brzmi tak, jak, jak To jest taka skrajność, i, i o to mi też chodziło. No i widzisz, i to się nazywa puenta. <grystanie> 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 dziękuję ci serdecznie Dzień. jeszcze raz za rozmowę. Bardzo miło, dziękuję. Dzięki.